Moim Państwa gościem tygodnia jest wójt Marciszowa Stefan Zawirucha. Panie wójcie, co jest z PKP, byłym dworcem PKP? Tak, no przejęliśmy go, chcę tu wyraźnie powiedzieć, nieodpłatnie. Odbył się pierwszy przetarg na zagospodarowanie w całości, nie zgłosili się chętni. Ogłaszamy drugi przetarg na zagospodarowanie w całości, ale jeżeli nie dojdzie do skutku, to już mamy chętnych na zagospodarowanie tego dworca w części. Innymi słowy, idziemy w tym samym kierunku jakby wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjne i również usługowe, przy czym nie będzie to w całości, a w części, i już są szanse, że w trzecim ogłoszeniu z podziałem na części dworzec będzie zagospodarowany. Dużą atrakcją w gminie Marciszów są kolorowe jeziorka. Coś tam tak spokojnie jest. Może niespokojnie, odbywają się różnego rodzaju imprezy, obsługa weekendowa, bo tak to na razie funkcjonuje. Nowy dzierżawca wykonał kilka znaczących ruchów w postaci nowych ubikacji, nowych koszy, nowego zabezpieczenia. W dalszym ciągu, zgodnie z umową, trwają prace przygotowawcze nad zagospodarowaniem tych jeziorek w określonym czasie. Mam nadzieję, że ruszy to, przy czym mamy ciągle problem tej Natury 2000. To jest jakby główny hamulcowy, ale myślę, że przy dobrej pracy, przy uzgodnieniach z wszelkimi służbami będziemy te jeziorka rozwijać. Panie wójcie, duża inwestycja, którą Pan rozpoczął w gminie, chodzi mi o wodociągowanie wsi. Na jakim etapie jesteśmy? No już w tej chwili oczekujemy, za kilka dni ma być przetarg na wyłonienie wykonawcy i mam nadzieję, że po wyłonieniu wykonawcy, oczywiście musi to być najtańszy wykonawca, ruszymy z tym wodociągiem w tym roku, a planowane jest zakończenie na rok przyszły. Zresztą od dawna o tym mówiliśmy, że ma być to robota wykonana w cyklu dwuletnim. Co z tymi miejscami, które zostały najbardziej po tych ulewnych deszczach zniszczone? Myślę o drogach. Udaje się coś naprawiać? Mamy wszystko zdiagnozowane, natomiast nie mogliśmy wystąpić o środki z popowodziowych zabezpieczeń, ponieważ nie mamy wkładu własnego na ten rok. I to choćby z przyczyny tej, że nie płacą wodociągi wałbrzyskie podatku. Potrzeba nam było kilkudziesięciu tysięcy przynajmniej na jedną drogę wkładu własnego. Jest to niepokojące również, że początkowo mówiono o 100% zabezpieczeniu i zwrocie gminy. W tej chwili mówi się o wkładzie własnym 20%. Będziemy się starać o te środki na przyszły rok. Przebywał Pan z wizytą w partnerskiej gminie Pilnikow. Czego dotyczyła wizyta? Wizyta, jak każda z takich wizyt, których mamy w roku kilka, dotyczyła poszerzania współpracy. I mamy dwie partnerskie gminy, Pilnikow i Witeżna. I wydaje się, że idzie to w dobrym kierunku. W poprzednim roku, jak i w tym roku potwierdzamy wolę współpracy i taką współpracę kontynuujemy. Tym bardziej, że zarówno gminy czeskie, jak i Polska, nasza gmina, mamy dofinansowanie ze środków unijnych poprzez partnerstwo współpracy z euroregionami. Glasenzi ze strony Czech i Euroregion Nysa ze strony Polski. Panie wójcie, to jest wspaniała zabawa między tymi mieszkańcami obydwu tych miejscowości. Wspaniała zabawa, tym bardziej ostatnie spotkanie w Pilnikowie miało świetną oprawę, przewóz ludzi na taczkach nad basenem. Ja osobiście wziąłem udział ze starostą Pilnikowa. Kilkaset ludzi doskonale się bawiło i uważam właśnie, że przełamując lody między sobą, nam według mojej oceny się to doskonale udaje. Jak dalej wygląda, panie wójcie, sprawa sporu z wałbrzyskim wodociągami? No, ostatnio dostaliśmy informację, że sprawa o kasację wyroku, który był bardzo korzystny, jest dla gminy Marciszów, a zatem majątek w całości jest gminy Marciszów. Jest rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie 24 października. Mamy nadzieję, według opinii naszych prawników, że ta sprawa się powinna zakończyć odrzuceniem wniosku. Niezależnie od tego wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wznowienie postępowania za bezumowne korzystanie z gruntów, a to, przypominam, już się toczy od 2007 roku.
Na dzisiaj wygląda to z jednej strony korzystnie, bo rozprawy będą, wierzę, w niezawisłość sądu, a z drugiej strony niekorzystnie, ponieważ Wałbrzyski Związek zalega z podatkami zarówno za rok 2012, jak i 2013. I to jest niepokojące, bo te pieniądze mamy wpisane w budżet. Jaka to jest suma w przybliżeniu? No, niespełna 800 tysięcy z odsetkami. To jest dużo dla gminy. To jest bardzo dużo dla gminy. Wystarczy powiedzieć, że za zeszły rok niespełna 400 tysięcy musieliśmy wyciąć, mówiąc kolokwialnie, z wydatków budżetowych. W tym roku nie chcemy tego robić. Liczymy, że już na tym etapie w końcu musi zacząć płacić Wałbrzyski Związek, bo odsetki rosną i to coraz większe. Panie Wójcie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.